Przygotuj się. Co jest? Ej, rękę ma srebrną. Co jest, panie? Jeszcze nie umierasz. Zajmę się tobą. Czekaj, on przejmuje nad mną kontrolę. Co? Czekaj. A to nie są te przyspieszające? Wygląda pięknie o tej godzinie. To nie są te lekarstwa przyspieszające działanie? I tak czy siak. Siema, z tej strony Wafel. Witam was znowu w Cyberpunku. Dzisiaj spotkamy się z Hanako. Tam jakaś rakieta. Rakieta jakaś tam leciała. Spójrz w górę. Coś tam jest. To Pacyfika? Co to za budynek? Dawny hotel Pistis Sofia. Jesteśmy jedynymi gośćmi. Chcę ci coś pokazać. Chodź. Czyli on przejął nade mną kontrolę i mnie tu zaprowadził. Dobra, czemu mnie tu przeprowadziłeś? Trzymałeś w ręku lek od Misty. Ten przyspieszający działanie. Trzymałeś w ręku pseudoendotryzynę. Bez niej cholernie trudno funkcjonować mi w tym ciele. Niby jesteś nieprzytomny, ale mam wrażenie, jakby twoje uśpione ja walczyło ze mną. No. Czyli zmniejszył nasz czas. Chciałeś zażyć tabletkę? Przyłapałem cię na gorącym uczynku. No przyłapałem go na gorącym uczynku. Na gorącym uczynku. Chciałeś wziąć tabletkę. Udam, że tego nie słyszałem. Nie kręć typie, panie. Uratowałem ci dupę. Doprowadziłem w bezpieczne miejsce. Naprawdę nie wierzysz w moje dobre intencje? Nie, no myślę, że jakieś wątpliwości mógł mieć. Miałeś wątpliwości. Chciałeś połknąć tabletkę, ale gryzło cię sumienie. Nagle okazuje się, że Johnny Silverhand ma sumienie. Wiesz co? Odpuść już. No powiedz coś jeszcze? Do środka przez okno. Dasz radę. I się przewali. No pewnie, że się przewróci. Chciałeś wiedzieć, po co cię tu przyprowadziłem. Stoję nad skrytką. Chciałbym, żeby się otworzył i wyciągnął zawartość. Co tu jest? Co to może być takie specjalne? I jak on to ukrył? Czekaj. Należy do ciebie? Teraz już do ciebie. Jest achievement, żeby zebrać wszystkie rzeczy należące kiedyś do Johnny'ego Silverhanda. Czyli będziemy mogli takie nieśmiertelniki zbierać to przez jak? Całe miasto. Gotowy? Wyobraź sobie, że jesteśmy razem na wojnie. Walczymy ramię w ramię. Przyjąłbyś na siebie wymierzoną we mnie kulę? Nie. Nie. To nieśmiertelnik człowieka, który w Meksyku poświęcił za mnie życie. Dużo myślałem o naszej sytuacji. Chcę jasno powiedzieć, że nic nie knuję. Uratuję ci życie, a gdy przyjdzie czas, dam się wykasować. Nieśmiertelnik będzie ci przypominał o mojej obietnicy. Mam nadzieję. Piękny gest. Ale przecież nic mi nie oferujesz. To moje ciało. Ja o nim decyduję. Ty jesteś w nim intruzem. Nie rozmawiajmy już o tym. No, jakby zawsze niby trochę decyduję. Uważnie myślisz o współpracy z Hanako? Znaczy tak. No to jedyny wyjście w sumie. Masz jakiś lepszy pomysł? Masz jakiś lepszy pomysł? Jeszcze nie, ale mam prośbę. No? Adam Smasher. Facet, który mnie załatwi. Zabić go. Cokolwiek się ze mną stanie, chcę mieć pewność, że skurwysyn gryzie piach. Da się załatwić. Okej, rozumiem. Z chęcią go rozwala. Chcę, żeby poszła z tobą Rogue. Co? Ta sprawa jest dla niej tak samo ważna jak dla mnie. Nie wiem, czy Rogue jest aż tak sentymentalna, czy mam powiedzieć Rogue wszystko. Rogue nie zajmuje się takimi rzeczami. Czy mam powiedzieć wszystko? Mam powiedzieć Rogue wszystko? Ona uwierzy w to w ogóle? Chyba lepiej, żebym ja to zrobił. Osobiście. Tak? Weźmiesz pigułki od Misty i na chwilę przejmę kontrolę nad twoim ciałem. Łapcie, Bali. Zdajesz sobie sprawę, że dla mnie to wcale nie brzmi jak świetny plan.
Porozmawiam z Rook o sprawie Smashera i się wycofam. Obiecuję. Nie. Nie. Prosisz o zbyt wiele. Wcześniej czy później będziesz musiał dostać się do Mikoshi. Rook może być wtedy twoim asem w rękawie. A jak to było z panem? Hmm? No Rook trochę jakby tam podpadła. Dobra, powiem mu, że przemyśli to. Dzięki. To dla mnie ważne i wystarczy, że pojedziesz do Afterlife i oddasz mi na chwilę stery. Czuję się trochę lepiej. Chyba powinienem już iść. Nadal czuję ból w okolicy serca. Ale to mnie... już chyba nigdy nie minie. Mamy mało czasu i te piguły jeszcze bardziej sprawią, że będziemy mieli jeszcze mniej. Tylko po to... Tylko po to, żeby Rook poczuła się lepiej. Dobre miejsce, żeby umrzeć. Ale jeszcze nie dzisiaj. Nie dzisiaj, chłopie. Nie, nie, nie. Ty no, jak tak patrzę. Ładny tej Cyberpunk. Ładne oświetlenie i tak dalej. Optymalizacja niby słaba, mogłoby to być lepsze. Ale jest nieźle. Oni mnie nie rozpoznają? Punkt bez odwrotu dotarłeś do punktu bez odwrotu, wejście do restauracji zablokuje niezrealizowane zadania poboczne i aktywności, takie jak kontrakty do czasu ukończenia głównej linii fabularnej. Jeśli masz jakieś niedokończone sprawy, załatwię przed spotkaniem z Hanako. Jadziemy. Czyli to jest jeden z najważniejszych punktów tutaj teraz. Jakiś. Kolejne uszkodzenie. Nie podoba mi się to. A ty chcesz, żebym wziął pigułę jeszcze od ciebie. Dziwka jest niebezpieczna. Wiem. Będę ostrożny. Nie mamy wyboru. Jest twoja mocna cecha. Spadamy jak tylko będzie okazja. Masz jakiś inny wybór? Coś innego? Jakiś... nie wiem, cokolwiek? No żadnych innego tropu nawet nie ma. My nie mamy czasu. Hanako-sama. Jedyni goście. Kurwa. Jesteś. Mają jakąś broń? Zbrojni jakkolwiek? No, potrafią się ładnie ślizgać, ale... chyba nic nie mają. Dobra, dzięki za spotkanko. Ja również. Pewnie snajperzy gdzieś tu są. Przejdziemy do szczegółów. Wyjaśnię, dlaczego zmieniłam zdanie i dlaczego chcę ci pomóc. Nie byłaś pewna, czy możesz mi wierzyć, że Yorinobu zabił waszego ojca, a teraz... Wiedziałam. Od początku. Wiedziałaś? Wszyscy członkowie zarządu wiedzieli. Nikt, kto interesował się tą sprawą, nie uwierzył w historię o truciźnie. Zbyt wiele szczegółów się nie zgadzało. No, przecież to nawet... Jak badają ciało, to są w stanie wyczuć przecież truciznę. Jak go zadusił, no to powinien mieć jakieś uszkodzenie gardła, coś takiego. No to od razu powinni to wykryć. Dlaczego nic nie zrobiłaś? Nie jesteś lepszy niż Yorinobu, no, porozmawiaj. Dobra, dlaczego nic nie zrobiłaś? Wiedziałaś, to czemu nic z tym nie zrobiłaś? Dopiero teraz ruszyło cię sumienie? Nie mam złudzeń. Mój ojciec nie był nieskazitelnym człowiekiem. Gdy trzeba było usuwać swoich wrogów, robił to bez litości. Yorinobu nigdy nie potrafił tego zaakceptować, ale dla mojego ojca cel zawsze uświęcał środki. Dla Saburo Arasaki liczyło się tylko jedno. Wiesz co? Kasa? Władza, rodzina, korporacja. 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 Rodzina. No. Ja miałam być jej sercem. Dbać o jej ciągłość, stabilność. Nigdy nie występować przeciw niej. Mam wrażenie, że Yorinobu dostał inne wytyczne. Yorinobu podniósł rękę na ojca, ale wciąż jest Arasaką. Nadal należy do rodziny. Nie oczekuję, że to zrozumiesz. Wystarczy, że wiesz, z jakim trudem przychodzi mi wystąpić przeciw własnemu bratu. Dobra, dlaczego zmieniłeś zdanie? No dobra, to twój brat, było ci ciężko. Niech będzie, że rozumiem. Ale w którym momencie zmieniłaś zdanie? Zaczęłam o tym myśleć, kiedy dostaliśmy ostrzeżenie o naruszeniu protokołów bezpieczeństwa w trakcie parady. Pewności nabrałam, kiedy oddział szturmowy mojego brata prawie mnie zabił w waszej kryjówce. Yorinobu był skłonny poświęcić twoje życie. Ojciec miał co do niego rację. Mój brat nigdy o nas nie dbał. Zostałam wychowana, żeby być sercem rodziny i nadszedł czas,
żeby Arasaka wysłuchała mojego głosu. Serce wymierzy sprawiedliwość. Aj tak. Czy masz przy sobie Soul Killera, tak jak się umawialiśmy? Palec na cynglu. Niczego nie mów. Dobra, nie mam przy sobie. Za słabo się znamy. Oczywiście, że nie. Nie znamy się aż tak dobrze. Wolisz się zabezpieczyć, rozumiem. Chociaż to niepotrzebne. Jesteśmy tu, ponieważ wiem, jak uratować cię przed śmiercią. Wprowadzę cię do Mikoshi. Przecież to nie jest fizyczne miejsce. Punkty dostępowe są jak najbardziej fizyczne, a jeden z nich znajduje się całkiem blisko. Gdzie? Tu. Tutaj, w Night City, pod Arasaka Tower. A... Powinniśmy wyjść. Teraz. Dobra, chcę jej wysłuchać. Wyjść? O niczym innym nie marzę. To nie przedłużaj i daj mi jej wysłuchać. To się źle skończy. Usiądź. Nie mamy wyjścia. Mamy mało czasu. Dokładnie. Dobra, robi się interesująco, mów dalej. Pomożesz mi w zamian za. Zawsze czegoś chcę. Pomożesz mi w zamian za? Mój brat. Czujesz? Właśnie tak pachnie gówno. Nie chcesz w nie wdepnąć. Już wdepnąłem dawno temu. Konsekwencje swoich decyzji. Zabić to wasze prywatne... Dobra, pomścić ojca. Konsekwencje. Chcesz pomścić ojca? Chcę, żeby Arasaka poznała prawdę. I jak masz zamiar to zrobić? Yorinobu... Hanako-sama. Soro-soro gojitaku ni omodori itadaite. Sugu ni sumu wa. Yorinobu wkrótce zwoła zebranie zarządu, na którym pojawią się przedstawiciele wszystkich frakcji. Ja też tam mam być? To doskonały moment, aby poznanie prawdy na temat okoliczności śmierci mojego ojca. Ale oni mnie zaciupią tam. To spotkanie. Złożysz swoje świadectwo przeciwko mojemu bratu. Złożysz świadectwo? Czekaj, możemy zacząć mówić wprost? Pomożesz mi się pozbyć Yorinobu, a ja pomogę ci się pozbyć konstruktu. Brzmi ryzykownie. Mam oskarżyć Yorinobu przed wszystkimi szychami Arasaki. Brzmi jak proszenie się o duże kłopoty. Już mamy duże kłopoty. Wiem. I dlatego podejmiemy wszelkie możliwe środki ostrożności. Aha. Na przykład jakie? Przekonasz się. Nie podoba mi się to za bardzo. Nie podoba mi się to. Chcesz mnie wykorzystać. Nie. Ja tylko składam ci propozycję. Nie ty pierwsza. A co jeśli ostatnia? Innych ofert możesz nie doczekać. Wynośmy się stąd. Już kodzenę. Wi, dobrze się czujesz? Nie. He? Krwawisz. Kurwa. Chyba kończy ci się czas. Dobra, nie mam wyjścia. Przemyślę to. Nie wiem, w jakim kontekście było, nie będę, więc... Potrzebujesz powietrza. Teraz. Więc po prostu dałem, żeby przemyśleć. O Jezu. Nie jest dobrze. Na dół, na dół, na dół. Ostrzegałem. Co... co ty robisz? Co? Pokazuję ci, jak to jest być uwięzionym w windzie ze spierdoloną konsolą. Prosiłem cię. Ostrzegałem. A ty wciąż masz w dupie wszystko, co do ciebie mówię. Teraz ta porcelanowa dziwka wykorzysta cię do swojej brudnej rozgrywki. Typie, nie mamy czasu na takie zabawy. Wiemy, gdzie jest Mikoshi. Mamy coraz mniej czasu i jesteśmy coraz dalej. Z czym ty masz problem? Przecież o to właśnie nam chodziło. Wiemy, gdzie jest Brama do jebanego Mikoshi? Okej, okay, pod Arasaka Tower. I co nam to daje? Co? Pytam, co nam to daje? Coż tak trudno być nam wbić? Zaatakować Arasaka Tower? Może mu się to spodobać. Nie chcesz współpracy z Hanako? Ja też nie. Co powiesz na akcję w starym stylu? Skrzykniemy ludzi, weźmiemy broń i zaatakujemy Arasaka Tower. Chcesz się porwać na Arasakę? Kurwa, ty nie potrafisz nawet ustać na nogach.
Świetnie. Co jest? Znowu odpływasz? O, jeez. Teraz Johnny. Co? Czy ja? To nie to, o czym myślisz. Jeszcze nie. Teraz on będzie dopiero miał duże te możliwości. Nie ruszaj się. Co? Czemu jestem Wiktora i co on robi? Wiktor. Boli, wiem. Majaczyłeś, musiałem ci podać beta-haloperydol. Ale światłowstręt to dobry objaw. Oznacza, że atak nie uszkodził nerwu wzrokowego. Ale skąd się tu wziąłem? Skąd się tu wziąłem? Przywlokłeś się tu poobijany. Wystraszyłeś Misty. Zrzuciłeś ze stołu mojego pacjenta. I zażądałeś, żeby cię natychmiast kurwa poskładać. Myślę, że to był twój anioł stróż. Nie byłem do końca sobą. Wiem. I to mnie martwi. Dobra, jakże jest ze mną? Mów wprost, co się dzieje. Następnym razem zamówię słabszego drinka. Dobra. Jak bardzo źle ze mną jest. Tak źle. Ej. Tak powinno być lepiej. Spróbuj ostrożnie usiąść. Dobra, Herua, wraca mi czucie, niczego nie obiecuję. Niczego nie obiecuję. Powoli. Kolejne małe zwycięstwo. Wśród wielkich porażek. Misty tam siedzi, patrzy. Co chcesz powiedzieć? Chcesz powiedzieć, Wiktor? To nie przeciągaj. Myślisz, że jak długo to jeszcze potrwa? Niedługo. Ty mi powiedz. Krótko. Bardzo krótko. Przy następnym ataku nie zdążysz doczołgać się do tego fotela. Wypłaszczysz się w zaułku. To ostatni moment, żeby wziąć sprawy w swoje ręce, rozumiesz? Chyba tak. Wiem, Wiktor. Spróbuję. I zrobisz to teraz. Ty widzisz tamten stolik? Widzę. Co tam jest? Znajdziesz na nim coś, co pozwoli ci to skończyć na własnych warunkach. Niebieskie i pomęczowe. Uda ci się przejść tych kilka metrów. Reszta zależy już tylko od ciebie. Na własnych warunkach, co? Reaper ma słabe poczucie humoru. Dobra, Gio, jakie mam... Zamknij się wreszcie, Johnny. Jakie mam opcje? To moja decyzja. Tylko te dwie. Muszę to przemyśleć. Chcesz się zastanowić? Świetnie. Byle nie w tej piwnicy. Do cholery mówisz to na głos. Na głos? Po prostu to zrób. Chyba dam radę. Pistolet i tabletki? Cokolwiek postanowisz, najpierw stąd wyjdźmy. Co to za pigułki? Co to są za pigułki? Czyli nie biorę ich od razu. Słyszałam, co pomyślałeś. Kiedy? No nie powinnaś. Przepraszam. Nie musisz. Wiem, co się dzieje. I wiem, że to nie będzie łatwe dla żadnego z was. Jeśli nie chcesz decydować tutaj, znam znacznie lepsze miejsce. Nie, muszę. Czemu nie? Wiktor ma mnie już dość. Nie gniewaj się na niego. Mało czasu ma. Zablokowane czakry.
i wypił za dużo kawy. A mnie gaśnie aura, co? Niestety. Okej, prowadź. Niedaleko. Zabrałam tam kiedyś Jackiego. A co Jackie ma z tym wspólnego? Chodź, to się przekonasz. A co, ona pomoże mi się zabić, czy jak? Nie, no... Chyba nie miałem wyboru iść swoją drogą normalnie. Ja nawet na to... Ale co ja mam zrobić? Ja nie przeżyłbym ataku. Nie przeżyłbym spotkania. Ostatnie piętro. Został mi, nie wiem, może dzień lub dwa. Jackie? Jestem skończony, Chica. Już po mnie. Nie brzmi jak Jackie, którego znałem. To było dawniej. Jego matka właśnie odkryła, że trzyma z Valentinosami. Jeśli z jednej strony masz panią Wells, a z drugiej kolegów z gangu, każdy wybór wydaje się zły. Nie miał lekko. Ostatecznie odważył się postawić na siebie. Ale co my tu robimy? Zaprowadziłam go. Właśnie o to chodziło. Hopsa? Już tu byłem. Widzisz? Secure your soul, Arasaka. Przychodzę tu, kiedy mam jakiś problem i chcę pobyć sama ze sobą. Młoda ma rację. Siadaj i przemyśl to na spokojnie. Mam pobyć sam ze sobą? Trudne zadanie. No trochę trudne. W moim wypadku. Mam pobyć sam ze sobą? Trudne zadanie. Ej, i co Jackie wymyślił? Co właściwie Jackie tu postanowił? Wiesz przecież. Legenda tego miasta. Tak skończył. W krowie. Zostawię cię teraz. Nie śpiesz się. Kurewską mnie wystraszyłeś, wiesz? Myślałem, że się przekręcisz. Wciąż tu jestem. Jeszcze. Jeszcze. Wiesz co, powinieneś do kogoś zadzwonić, pożegnać się. Czyli przewidujesz ten gorszy scenariusz? Nie, ale cokolwiek postanowisz, to będzie akcja dużego ryzyka. Jeśli nam się nie uda, po prostu zadzwoń. Jeśli masz kogoś takiego, piguły mogą poczekać. Nie, pożegnania nie są w moim stylu. Z nikim nie będziemy się żegnać. Nie trzeba będzie. Przeszliśmy długą drogę do tego miejsca, co? Piekielnie długo. Zaczynaliśmy na pieprzonym śmietnisku. A potem próbowałeś mnie zabić. O tym mówię. A teraz siedzimy tu sobie i oglądamy panoramę Night City. A to chyba... Mówię tylko, że nie zobaczę, jak to się skończy. Chyba zbliżamy się do końca gry. To jest jedyną opcję, jaka nam pozostała. Wszystko jest lepsze od współpracy z tymi ludźmi. Trzeba zaryzykować, no że trzeba zaryzykować. Nie ma opcji innej. Odpierdoliło ci? Czemu jesteś taki uparty? Mam to po tobie. A jaki inny mam wybór? Poddać się? Zaatakować Arasakę? Nie damy rady. Na pewno. Od tej decyzji nie ma odwrotu. Możemy też dać sobie z tym spokój. Zażyj mega blokery. Jadzim, nie poddajemy się. Nie wściekaj się. Mam na to wyjebane. Mam wrażenie, że pożałujesz tej decyzji. Możliwe. A kiedy to się stanie, ja już nie będę mógł ci pomóc. To może być moja ostatnia akcja. Jeśli się nie powiedzie. Chcę być świadomy. Do zobaczenia w Mikoshi. Johnny? Co? No to zostałem sam. A. Zadzwoń i przyjmij ofertę Hanako. Dobra. Ale takie dzwonienie? Wreszcie.
Przyjmuję twoją ofertę. Długo ci to zajęło? W tym czasie Yorinobu zdążył zrobić swój ruch. Ja pierdzielę. Co? Co zrobił? O czym ty mówisz? On wie wszystko. Mój brat uczynił mnie swoim gościem w rezydencji w North Oak. Zamknął cię? Tak. A nad moim bezpieczeństwem czuwają jego ludzie. Przekonam ich, żeby cię wpuścili. No to przekonam ich, żeby cię wypuścili. Dziękuję. Gdzie jesteś? W klinice mojego Reaperdoka, Wiktora. To na tyłach sklepu Mistis Esoterica. Zaraz kogoś po ciebie wyślę. Podwiezie cię do rezydencji. Oby tylko zaufanego. Wspólnie złożymy mojemu bratu wizytę w Arasaka Tower. Dobra. To następnym razem. A w tym odcinku tyle. Mam, ci się podobało. Do zobaczenia i siemka.